The spiritual world is unlimited. Świat duchowy jest nieograniczony. And from there we get the reflections of this world is what we get in this world. I odbicie lustrzane tego wszechświata duchowego to jest ten świat, w którym jesteśmy. The original beauty comes from here. Oryginalne piękno pochodzi stamtąd. Original relationships. Oryginalne związki. Whatever we like in nature. Cokolwiek lubimy w naturze. Originally is here. Oryginalnie znajduje się tam. This is a bad copy. To jest kiepska kopia. But it's made by Krishna himself. Ale stworzone jest przez samego Krishna. Like a playground for us. Jak plac zabaw dla nas. But it's made out of a image and resemblance of the bodies in the spiritual world. Ale stworzone jest na obraz i podobieństwo świata duchowego. So even though it's enjoyment here, but it's also plenty of suffering. Mimo iż istnieje tu pewna radość, jest też bardzo duże nieszczęście. Well, it's not radość. It's more just enjoyment. Może bardziej zadowolenie niż radość. Yeah. Radość is something higher. Radość jest czymś wyższym. It's, you know, this is a connection with God. Związek z Bogiem. God has His energy. Bóg posiada swoje energie. It's Krishna and Radha. Radosh, like you said. It's Krishna i Radha. Krishna is God and Radha is His loving tendency. Krishna jest Bogiem i Radha jest Jego tendencją miłosną. The original masculine and the original feminine. To oryginalne mężczyzna i kobieta. So the energy of God is for serving God. Energia Boga stworzona jest, aby służyć Mu. The energy of God pleases God. Energia Boga zadowala Go. With love and worship and devotion. Miłość, oddanie. So she is the most dear to Krishna. Więc ona jest najbardziej droga Krishnie. Her name is Radha. Jej imię to Radha. Radha means the best worshipper. Radha znaczy najlepiej wielbiąca. So the happiness that she feels when she serves Krishna. Szczęście, które ona czuje służąc Krishnie, is Radha Sha. Nazywa się Radha Sha. From there we call the word Radhash. Stąd pochodzi słowo radość. It's a higher happiness. Jest wyższe szczęście. Than just serving ourselves. Niż służenie samym sobie. But if you understand the names of God in Sanskrit, you're going to the root of the language. Jeżeli znasz imię w sanskrycie, to udajesz się do źródła języków. Like you use many Sanskrit words all the time. Korzystasz wiele sanskryckich słów przez cały czas. Like the word God in English. Słowo Bóg. Comes from a German word Gute. Jak słowo Bóg, czyli God po angielsku, pochodzi od niemieckiego słowa Gute. Gute means good. Gute znaczy dobry. So God basically means good. Bóg znaczy dobry. But in Sanskrit, God is called Bog. W sanskrycie najwyższy nazywa się Bóg. So why are you using a name in Sanskrit? Więc dlaczego używacie imiona w sanskrycie? Because thousands of years ago, the people from this place, they knew about Sanskrit. Gdyż tysiące lat temu ludzie mieszkający tutaj wiedzieli o sanskrycie. So Bog means the one who has all qualities. Więc Bóg oznacza ten, który ma wszelkie cechy. Boga, Ban, means God who has all qualities. Bhagavan oznacza Bóg, który ma wszystkie cechy. So if you understand Sanskrit, you can understand the root of the words. Czyli zrozumiesz sanskryt, zrozumiesz korzeń języków, słów. Krishna. Krishna means in Sanskrit the most attractive. Krish w sanskrycie znaczy wszechatrakcyjny. That's why you have word like charis. Ma. Dlatego mamy takie słowa jak charyzma. Charisma means very attractive, isn't it? Charisma charis, znaczy bardzo atrakcyjny. Please. Same. To samo. Instead of M, you put the N. What? Does Christianity has same root? Yeah. Christ. Słowo chrześcijaństwo ma ten sam korzeń językowy. Krista is the name of God. It was known for thousands of years. Krista jest imieniem Boga znanym od tysięcy lat. So when Jesus came after walking away from, remember that he left when he was 12 years old and came back when he was 30. Że Jezus
odszedł, kiedy miał 12 lat, wrócił w 30 roku życia. And he only lived 33 years. Żył tylko 33 lata. So where was the rest of his years? Więc gdzie są pozostałe 18 lat jego życia? He was not in Judea. Nie był w Judei. So when he came back, kiedy wrócił, he talked about Krista. Mówił o Krista. Krista, name of God in Sanskrit. Imię Boga w sanskrycie. Is the most attractive one. To jest wszechatrakcyjny. So then after they call it Jesus of Krista. Później nazwano go Jezus od Krista. But now they call it Jesus Christus. Teraz nazywa się go Jezus Chrystus. Krista is not written anywhere. Krista nie jest nigdzie zapisane. You don't find one book with the word Krista. W żadnej książce nie jest wspomniane. Krista is what he was using. Krista to to, co on używał. In India, Christ means the supreme attractive God. India, Krista oznacza wszechatrakcyjny Bóg. God is the most attractive. Bóg jest wszechatrakcyjny. If you go to a old man's house, you know where they keep old people, how you call that? Jak udasz się do domu starców. You see a old man with a long beard. Patrzysz starca o długiej brodzie. According to Western, this is how God looks like. Zgodnie z, na zachodzie, tak właśnie pojmowany jest Bóg. How? He's the supreme person. Jest najwyższą osobą. Nobody wants to get old. Why God will be old? Nikt nie chce się starzeć. Dlaczego Bóg miałby się starzeć? It's because they think, because he's the most antique, is the first one. Dlatego, że myślą, że on jest najbardziej antyczny, jest pierwszy. In Sanskrit it's called Purana. W sanskrycie nazywa się to Purana. Purana means the eldest. Purana znaczy najstarszy. But in Sanskrit it said Purana Nava Yovana. Sanskryt mówi Purana Nava Yovana. Even though God is the most eldest, mimo iż Bóg jest najstarszy, he always look yovan, young. Zawsze wygląda na Jovana, młodego. Młodego? That doesn't sound young. Młodego. This in Latin sounds like you. What? Młodego. Młodego? Młody. Młody, okay. Ale wygląda na młodego. Yeah, młody. But this mode is more like how you look. Fashion. Fashion. But this, that's not young. Young is Yauvana, young. In all languages, starts with Yauva. We wszystkich językach słowo młody zaczyna się od Yauva. So Nava Yauvana, God is the most old, but he looks always like a young person. Więc Bóg jest najstarszy, ale zawsze wygląda jak młoda osoba. When Krishna was here on this planet, kiedy Krishna był na tej planecie, he appeared in a place near what is now Delhi. Pojawił się w miejscu, które teraz nazywa się Delhi. His before was called Mathura. Wcześniej nazywało się Mathura. The kingdom of Mathura. Królestwo Mathura. Or Hastinapur. Lub Hastinapura. Krishna stayed 125 years in the planet. Krishna był 125 lat na tej planecie. 5170 years ago. 5170 lat temu odszedł. Everybody who saw him explains that even though he was 125 years in the planet, he always looked like an 18-year-old. Mimo iż przebywał 125 lat na tej planecie, zawsze wyglądał jak młodzieniec. You're looking like this. It's good information. To dobra informacja. No fear. Bez strachu. He's thinking, wow. So here, God is the most attractive. Bóg jest wszechatrakcyjny. This means he is the most intelligent. To znaczy, że jest wszechinteligentny. He's the most powerful, the most potężniejszy, most good looking. Basically, Krishna means handsome. Najatrakcyjniejszy, przystojny. Krishna, główne znaczenie to przystojny. The most attractive. Na wszechatrakcyjny. Who likes to be attractive? Kto chce być atrakcyjny? Very good. You're honest, man. Jest szczery. Yeah, everybody wszyscy wants to be attractive because we all want to impress somehow our mind into others and create friendships, relationships. Nothing wrong with it. Wszyscy chcemy wywrzeć wrażenie na innych, zawiązać przyjaźnie, związki. Nie ma w tym nic złego.
Someone maybe through beauty, through intelligence. Ktoś przez power, ktoś renunciation, generosity, whatever. Siłę, hojność. Because cokolwiek. God is the most attractive, we are parts and parcel of Him, we also have the same. Też Bóg jest wszechatrakcyjny, my jesteśmy Jego cząstką, więc mamy podobne rzeczy. So this name Krishna is not sectarian. Więc to imię Krishna nie jest sekciarskim. It's not a Hindu name. Nie jest imię hinduskie. It's a definition of God. To definicja Boga. Krishna. Na means Ananda. Na znaczy Ananda. He is full of bliss. Są pełen radości. Completely happy always. Całkowicie szczęśliwy zawsze. He is the source of all happiness. Źródłem wszelkiego szczęścia. He is self-satisfied. Samozadowolony. So he is the most attractive and the most happy. Wszechatrakcyjny i wszechszczęśliwy. Krishna. Krishna. Very nice name. Bardzo ładne imię. Other name that you have heard is Rama. Inne imię, które słyszałeś, to Rama. Rama is another beautiful name of God. Rama jest kolejnym pięknym imieniem Boga. You have in Spanish the word amar. Po hiszpańsku mamy słowo amar, po łacinie też. Amar o amor. Amor, amar. Means love. Oznacza to miłość. So Rama, he is the source of all love. Rama oznacza to źródłem miłości. God is the source of love. Bóg jest źródłem miłości. So in Sanskrit is the relationship with God and the living entity is called Ramanti. Więc w sanskrycie związek z Bogiem nazywa się Ramanti. So when you love God, then love God loves you back. This is called Ramanti. Kiedy kochasz Boga i On ciebie nawzajem, to się nazywa Ramanti. From there you call the word romantic. Stąd pochodzi słowo romantyczny. You think it's between two people. Myślisz, że to pomiędzy dwoma ludźmi. That's the mistake. To jest błąd. Without God, you cannot have. Bez Boga nie można mieć love. Miłości. It's gonna be transformed into lust. Wiesz, zostanie ona przetransformowana w pożądanie. My pleasure, then your pleasure. Moja przyjemność, później twoja przyjemność. Love is unconditional. Miłość jest niewarunkowana. Unconditional and uninterrupted. Bezwarunkowa i nieprzerywalna. So Rama. Więc Rama. He is a fountain, constant fountain of love. Jest on fontanną nieustającej miłości. No end. Bez końca. If you are in contact with his name, jeżeli jesteś w kontakcie z Jego imieniem, you also fill up your heart with love. I również wypełniasz swoje serce miłością. And then you can love everyone. Wtedy możesz kochać wszystkich. There is no problem. Nie ma problemu. Then you can have relationships also between. Wtedy możesz mieć również children's związki. And parents, husbands and wives, towards the animals, towards the mountains, towards everyone. Z dziećmi, z rodzicami, z małżonkami, z zwierzętami, roślinnością. Because he loves everything and everyone. Ponieważ on kocha wszystkich i każdego. So when you fill up with his love, you love everything. Kiedy wypełnisz jego miłością, wiesz wszystko. It's so funny that we start talking about the name Ram. Zabawne, jak mówimy o imieniu Ram. Now chanting the name Ram. Teraz intonujemy imię Ram. Sita Ram. Ram is a beautiful name of God. Ram jest pięknym imieniem Boga. In India, when someone dies, kiedy ktoś umiera w Indii, they cover it with a cloth. Obijają go w materiał. It has all the names of God constantly all around. Na które wypisane są imiona Boga. And they carry it through the city to the crematorium. I niesie się go do krematorium przez miasto. With all the family members chanting Ram, 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 Ram. Wszyscy członkowie rodziny intonują Ram. And they burn the body chanting Ram, 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 Ram. Podpala się ciało intonując Ram, Ram. May this soul be absorbed by the source of love. Niech ta dusza będzie zaabsorbowana przez źródło miłości. God. Boga. So these names are not sectarian. Te imiona nie są sekciarskie. Anybody can use it. Każdy może to wykorzystać. It works for everyone. Działa na wszystkich. Other name that you see that we use in the mantra. Inne imię, które używane jest w mantra. Is Hare.
Hare. Hare is the mother nature, the spiritual nature. Duchowa natura. If you want to approach the Father, you go through her, because she is the most kind. Females are always more kind. Jeżeli chcesz się zbliżyć do Ojca, zawsze robisz to przez nią. Kobiety są zawsze bardziej dobroduszne, bardziej matczyne, bardziej opiekuńcze. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's a way to approach God through her. Jest to sposób zbliżenia się do Boga przez nią. You make it so easy, man. You can repeat the mantra. Tak więc intonujemy, tak jak mówiliśmy, Hare, czyli Matka Natura, Duchowa Natura, przez którą zbliżamy się do Boga, gdyż kobiety są z natury bardziej dobroduszne i opiekuńcze. Dlatego intonujemy mantrę, zaczynając od Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then the soul becomes satisfied. I wtedy dusza staje usatysfakcjonowana. The mind becomes also very satisfied. Umysł również zostaje usatysfakcjonowany. And the body also can exist more peacefully like that. Również ciało może egzystować bardziej spokojnie w ten sposób. Everything that is here is for enjoyment, yes. Wszystko tutaj jest do zadowolenia. But if we don't have a balance, means spiritual progress and material progress, then it's no real progress. Ale jeżeli nie mamy równowagi, czyli postępu materialnego i duchowego, wtedy nie czynimy autentycznego postępu. This makes sense? Czy to ma sens? Any question? Jakieś pytania?